Cześć, z tej strony Martin Krzemiński i witam Cię w kolejnej lekcji z serii Gór pod podstaw. W tej lekcji zajmiemy się procesem minifikacji, a dokładniej mówiąc minifikacją plików CSS. Dzięki minifikacji jesteś w stanie w znaczący sposób przede wszystkim zmniejszyć rozmiar plików, a tym samym skrócić czas ładowania się Twojej strony internetowej. Sam termin być może brzmi dziwnie i przerażająco, natomiast już za chwilkę przekonasz się, że nie ma się czego obawiać. Sam proces, oczywiście musimy rozpocząć od instalacji odpowiedniego pluginu. Plugin nazywa się gulp-clean-css, czyli z poziomu wiersza poleceń, będąc w folderze naszego projektu, wydajemy polecenie npm install save-dev gulp-clean-css. Potwierdzamy Enterem i teraz przechodzimy do naszego pliku gulpfile.js i rozpoczynamy proces konfiguracji naszego zadania. Od oczywiście, zadeklarowania zmiennej o nazwie clean CSS require gulp clean CSS. Przechodzimy nieco w dół i definiujemy nowe zadanie. Gulp task, nazwiemy je CSS i teraz w funkcji zwrócimy konfigurację naszego zadania. Oczywiście gulp src na sam początek. Podajemy wejście, czyli miejsce źródłowe, gdzie ma się rozpocząć cała przygoda związana z minifikacją, czyli src, folder css i skonfigurujemy go w taki sposób, że gdyby pojawiły się jakieś podfoldery w naszym folderze css z plikami z rozszerzeniem css, chcemy, aby one także były przetworzone. I teraz kropka pipe. Lin CSS jako funkcja, bez żadnych parametrów, ponieważ domyślna konfiguracja w zupełności wystarcza dla większości przypadków. I dodatkowo pipe z wyjściem, czyli gulp, dest, i tutaj podajemy folder docelowy. W tym przypadku będzie to dist od distribution i CSS. Zapisujemy zmiany, i tak jak widzisz, w tych czterech linikach zawiera się cała konfiguracja naszego zadania, czyli podajemy wejście, Przetwarzamy przez nasz plugin i wyjście. Bardzo proste. Ok, przejdźmy do wiersza poleceń. Nasz plugin został zainstalowany poprawnie. I teraz jeszcze otwórzmy sobie plik style.css. Wygląda on w ten sposób, czyli mamy wcięcia, mamy spacje, mamy entery, mamy naszą source mapę. I teraz odpalmy nasze zadanie o nazwie CSS. Nie będziemy odpalali naszego domyślnego zadania, ponieważ browser sync w tym przypadku jest nam do niczego. Niepotrzebny, po prostu odpalamy gulp, spacja i nazwa naszego zadania, w tym przypadku CSS, potwierdzamy enterem i w momencie przetworzenia, czy też w momencie przejścia przez całe nasze zadanie, na wyjściu otrzymujemy folder dist, CSS i w środku plik style .css. I zobacz teraz, jak różni się on od tego, co mamy w folderze src. I jak widzisz, mamy tutaj usunięte przede wszystkim wszelkie tak zwane białe znaki, czyli spacje, entery, wcięcia i tym podobne elementy. Dodatkowo także została usunięta nasza source mapa, tak więc optymalizacja pod kątem rozmiaru naszego pliku przebiegła poprawnie i tak naprawdę w tym zadaniu o to nam chodziło, aby zmniejszyć rozmiar naszego pliku. Zostały usunięte wszelkie białe znaki i source mapa. Dzięki temu nasz plik będzie zajmował mniej miejsca na naszym serwerze. A przez co oczywiście będzie się szybciej ładował wszystkim tym użytkownikom, którzy będą odwiedzali naszą stronę internetową, i na tym nam przede wszystkim zależy, aby optymalizować pod kątem prędkości ładowania się naszej witryny. Tak więc, tak to wygląda. Porównajmy sobie jeszcze dla ciekawości rozmiar plików wejściowych i wyjściowych, czyli przechodzimy do SRC, CSS, właściwości. I ten plik ma 875 bajtów i teraz przechodzimy do folderu dist, css, właściwości i na wyjściu mamy 102 bajty, także kilkaset bajtów zaoszczędzonych. Oczywiście ten przykład jest tak naprawdę banalny, ponieważ mamy tutaj 11 linijek css, -a, natomiast w przypadku gdybyśmy mieli tutaj kilkaset lub kilka tysięcy linijek, na wyjściu tak naprawdę możemy sobie zaoszczędzić kilkadziesiąt kilobajtów. Tak więc moim zdaniem warta świeczki sprawa, ponieważ dzięki konfiguracji tego prostego zadania, które zawiera się w czterech linijkach, możemy naszym użytkownikom zaserwować plik CSS mniejszy o kilkadziesiąt, a może i nawet w przypadku ekstremalnych sytuacji o kilkaset kilobajtów. Ok, myślę, że w tej lekcji to już wszystko. W następnej lekcji pokażę Ci, jak minifikować pliki JavaScript.